Witamy Was widzowie na Waszej ulubionej serii na tym kanale, czyli Garaże oczywiście z Mate. Cześć. I w dzisiejszym odcinku napiszcie hashtag garaż, a Wam przypnę oczywiście serduszko, bo jestem z nimi na bieżąco. I wybieraj pierwszy garaż, mój drogi przyjacielu. Oj, nie wiem, nie chce mi się, to i tak nieważne co wybiorę, nie wiem, 1 i 2 i niech będzie 4 i 2. 1 i 2 i 4 i 2. No. Dobra, serwera, nie? Czyli ja biorę 3 i 4, mam nadzieję, że kiera będzie działać, działa bez zarzutów, także jest bardzo dobrze i my, moi drodzy, lecimy po 16 tysięcy widzów, także być może wy to oglądacie z troszeczkę wyprzedzeniem, bo my nagrywamy filmy na zapas, bo i młody leci w góry, leci, jedzie, ja lecę swoim prywatnym helikopterem w góry, także tak to wygląda, ale łapkę w górę możecie zostawić, żebyśmy faktycznie kiedyś ten helikopter mogli sobie kupić. Czyli ja mam trójkę i czwórkę w pierwszym, a ty masz jedynkę i dwójkę. Czekać na ciebie, czy mogę już sobie powoli coś tam kombinować i otwierać? 97, o już, dobra, już jestem. Tylko sobie chudy włączę. A idziesz, przywidzę cię. A nie, sorry, to baran. Nie widzisz, nie, aha. Ha, ale prankowca ci zrobiłem. Jeżeli chodzi o tą serię, jest 8-7 dla Matiego w dalszym rozliczeniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po dzisiejszym odcinku, czy będzie remis. 2-1. Aha! Ale patrz, jakie później będą! Czyli mamy Merolek kontra Porsche i mamy takie coś, co ty tam trafiłeś. A ty mówiłeś 4 i 3, a nie 3 i 4. Nie, ja po kolei zawsze 3 i 4. Ja zawsze po kolei, od najmniejszej, od największej biorę. A to Porsche, o kurde, to patrz. Już widzę, że mogą być problemy z tym. Pokazać ci coś? Patrz. Widzę, pełny obrót robi. To będzie... O Boże, ja muszę dojechać na metę, na start jeszcze, widzowie, czekaj. Czekaj. No, ja też się nie mogę na tej linii ustawić w ogóle, bo to... Ty, bo to ma koła jakieś, to jest jakiś driftobus. Driftobus albo jakiś, wiesz, specjalna magia. Ale to jest w ogóle ciężary. Ale to brzydkie jest od środka. Któro? Ten Mercedes. Hehe. Możesz liczyć. Dobra. 3, 2, 1, start. Ja się boję tym skręcić, a mi do linii dolatuje. Ale bieg zmienił, wariat. Czaj, że to jest bez automatu? Ile masz maksymalnie? Niby 240. A to nie ma szans, żebym cię dogonił. Jest szansa, że się wywalę tym. Nie, no a jak coś się co wywali? Jest? Zwolnił mi sam z siebie. Dobra, leci dalej. A mi sam zjeżdża na lewo. 200... No 240 ja nie złapię tym. Ale 1-0 wygrywam. A mi pokazuje, że 250, a ja tylko 208 mogę jechać. 230 miałem maksymalną. Może jakbym na całym gazie leciał jeszcze, to może i by te kurde okazało się... O Boże! Wywaliło cię? A nie, dobra, tutaj myślałem, że gdzieś wyskoczyłeś poza mapę. Dobra, teraz czwóreczka. Nie było rzucanie włączone, czy działa, ale... Rzucanie będziemy też nagrywać, tylko że elektrykami, bo tam nie, już są przygotowane. Ja wiem, właśnie dlatego chciałem sprawdzić, czy działa. A będzie rzut też hulajnogą, nie wiem, czy wiesz, bo też ją naszykowałem jakimś traktorkiem takim dziwnym. No ale dobra. Ale nisko poleci. 1-0, teraz czwóreczka. Nie no, ale jak teraz wygrasz, to ja nie wiem, co zrobię. Co to jest w ogóle? Chevrolet C! Nie, Chevrolet GM3 i 9 litra. Nie, mi chodzi o moje, patrz jakie to jest niskie, co jest? To jest jakaś, ja nie wiem co to, to jest jakaś podwoziówka od Mercedesa albo coś takiego, znaczy podwoziówka, jakiś taki, jakby laweta. Nie, ale to jest automat. Ty, a driftuje to? Ty, lecę bokiem jak prezes, pa, równo na startaż. Nie no, ty jeszcze tym ze mną wygrasz, bo to farming to tu wszystko zepsute jest. Chociaż nie, no tutaj raczej będzie mała szansa. Jak będziemy nagrywać BMNG czy coś takiego, to tam już będzie co innego w wyścigach, bo tam kurde mamy tyle marek samochodów, że chyba że to na modach działa, dwa, no. 1, start. He, czekaj, muszę się rozpędzić, dwóje już rzuciłem. Truja! Biegi mi się kończą. Normalnie jechać. 140. A, no to ty wygrasz! Pięknie! Nie pojadę 140, 85, już szybciej nie jadę. Fajnie, ja już też się nie rozpędzam. 86 mam. Ale powoli, chociaż się odpykasz, czy... Ja 66 jadę cały... A, dobra, tak co 10 sekund mi się zmienia o jeden w górę. Nie, już się nie zmienia w ogóle, 67. Nie?
Czyli można powiedzieć widzowie, że 2-0. Trafiłem takiego grata, teoretycznie najbrzydszego z tego wszystkiego. Tu nawet, czaj, że tu to jest w biegach, ja tu nawet nie mam wskazówek ani nic. Siądźcie do środka tego. Mam Lambo. Co masz? Lambo trafiłem. No Lambo tam było ukryte, a pod którym? Co, pod czekaj. Czwórką. Czyli tu masz 4 i 2, tak? Ej, bo ono się zapadło, proszę. O, no to już po wyścigu. Ha. Ale ono tak rusza. Będziemy musieli jeszcze raz wejść chyba na serwa, żeby działało to rzucanie. Skąd wiesz, bo może będzie działać teraz. Może. Czekaj, to ja jedynkę mogę brać, tak? Chcę próbować po wyścigu dopiero. Jedynkę mogę brać, tak? No tak. Dobra. Ale nie, ja miałem 4 i 1 chyba. 4 i 2 miałeś tu. Aha, faktycznie. Tak mi się wydaje. No dalej się. Musisz je zresetować, bo ona dalej jest pod ziemią. Tak? Na asfalcie też to niemożliwe. No tak, jest dalej pod ziemią. No, już widzę, że lipę mam, naprawdę. Czekaj, ustawię się i zaraz zrobimy reseta. Aha, bo ty masz i tak dobry samochód, no ale raczej nie, znaczy... raczej nie możesz dać rady, bo ono od razu już z garażu do garażu walnąłem w tamtą ścianę przed niego. Wiesz, ile to ma koni? Ile? 1800 jest w kategorii aż różne, nie w samochodach. To już całkiem może być tutaj ciekawie w tym. Dobra. To się nazywa Grav Digger, tak? No ej! Ej! Ja ci stąd wyjadę, pa. Widzisz? Aha. Już teraz jest git. Dobra, ja na lewym pasie dzisiaj. Widzę, że startuję sobie po raz pierwszy. Środeczko wygląda to tak, to ogólnie jest napisane 2024. No powiem ci, że tak ciężko chyba ci się jest ustawić trochę, no nie? No. Tak jak poszłam, bo to pewnie wszystko przegram. No. 2, 1, start. O, cholipka. O nie. Do drugiego to chyba nie ma sensu nawet, co nie? Zobaczymy ile złapiesz. Ja też chcę zobaczyć, czy on się w ogóle rozpędzi do tych 250. No ja już mam. A i widzowie, zapraszam na moje dwa TikToki. HRS Shoty i Heros FS. Ja mam no 200 może złapię, nie no 200 złapię do końca, raczej tak, bo mam 191. 250 tutaj nie będzie. 270. O kurde! To jest nie do przebicia, mi z 200 nie łapie, czaisz? Ta prędkość się waha, 92. Znaczy no, te rzuty będziemy musieli jeszcze raz, bo nie działa. Dobra, czyli ja mam dwie wygrane. I ty masz jedną, czyli jest 2 do 1. Teraz powiem ci, że ja mam Rolls Royce'a. Nie wiem, czy to jest Lambo szybkie, bo to jest. Na drobie. Znaczy, no w finale będziesz miał jeden Lambo, a drugi będziesz miał czym innym. No to wiesz, jak na razie to nie jest jeszcze nic takiego pewnego. To by było nie fair, jakby cię ten wiesz, że ja trzy samochody szybsze trafią, a ty trafiasz no, jeden. Rolls Royce postawi będzie ten. No chyba, że ten Rolls Royce będzie jakoś zepsuty, ale ja to wygram. Jeżeli nie będzie. A czego? No to już. Wygrywałem. A czego mówisz? Ja się nawet postawić nie mogę. Czyli szybkie jest? No tak. W pierwszym garażu dałeś takie coś, a tutaj dałeś te lepsze samochody same. Znaczy no tam, tutaj zamysł odcinka był po prostu kompletna losowość, no nie? Ani żadna, mieliśmy nagrywać Mercedesy, ale doszedłem do wniosku, że zrobimy dzisiaj losowość, o Mercedes się przygotuje elegancko. Znaczy w sumie miałeś Mercedesa, jakby nie patrzeć w pierwszym tym garażu. No. I to ekskluzywnego. 2, 1, start. Ile masz maksymalnej? Nie wiem, 4 na godzinę mi pokazuje. Myślę, że tutaj będzie równo. I mam nadzieję, że mój się będzie rozpędzał bardziej. Prześcignę cię, bo ja widzę, jest różnica, ale... Kurde. Nie, odchodzisz mi teraz. Ty, ja 250 i ja już więcej nie jadę. Ja 260 jadę. Ja pierdzielę, 10 na godzinę, tak jak w ostatnim odcinku. I 2-2, no to wiesz, jak ja bym to wygrał, to Lambo by ci nie pomogło. No tak, ale już teraz... No nie wiem, chyba przegrałeś, coś mi się wydaje. No to właśnie nie wiem, widzowie. Zobaczymy, bo ten odcinek powiem wam, że jest zacięty. 2 do 2. I teraz trzeba poustawiać samochody. No co, i robimy Lambo kontra finał. Porsche i tamto twoje kontra mój ten samochód? No właśnie nie wiem. Muszę tego się ogarnąć. No inaczej nie będzie.
No, najlepiej jakby było, to by było uczciwie. No to dobra, widzowie, lecimy. Jeżeli ty bierzesz do pierwszego Lambo, czy nie? No, zależy czym ty jedziesz. Nie, ty pierwszy wybierasz, a później ja, bo zawsze ty pierwszy wybierałeś. No, musi być Lambo uczciwie. Kontra Porsche i to pomarańczowe kontra to twoje. Nie, bo wtedy ty na pewno będziesz miał ten. Dawaj, ale Lambo wiesz, ty, najpierw. Wiesz, że ci to bez różnicy, bo albo będzie 4-2, albo będzie 4-3 dla mnie. Dobra, bo tak Lambo z bierz, Porsche wygra, tak? Bierz tego pomarańczowego, bo ja chcę zobaczyć, jak się ścigają, bo z Lambo nie ma szans żaden samochód. No to właśnie mówię ci, że i tak będzie albo 4-2, albo 4-3, więc to no, bez różnicy. No to wiadomo, że lepiej jest przegrać 4-3 niż 4-2. No ale na koniec i tak zawsze to ja mam punkt, a nie ty za to. Znaczy, jeżeli ci dopiszę do naszego notatnika magicznego. Dobra, ja nawet mogę tak pod głosem. Trzy... Czekaj, bo rozłożę sobie samochód, powoli, co ty? Myślałeś, że ja będę tak jechał? Gotowy? 3, 2, 1, start. No nie mów! I po co ci to było? Zaraz zobaczysz. No nie wiem, czy zobaczę. Chyba nie. No zobaczysz mój tył tylko, jak na metę będę wjeżdżał. Śmieszne. No samo mi zeszło z 200 na 180. No nie, widzowie, to jest oszukane po prostu. Na pewno ten odcinek jest ustawiony. Tak. O, bo to konkurs driftów powinniśmy robić tymi samochodami. Przegrałeś 4-2 dzisiaj. Jeszcze nie przegrałem. No nie wiem. Jak na razie jest 3-2. No, ale coś mi się wydaje, że tutaj punktu nie zdobędziesz. Dobra, ale ja będę miał jeszcze jeden challenge dla ciebie. Jaki? Później, nawet jeżeli wygrasz na tym odcinku. Zobaczymy, czy to Lambo jest do tego zdolne. Dobra. Jest 4. Co ja już ci punkty dodaję? Powolutku, powolutku. Jest no nie 3 wiem, do. Tutaj masz inną opcję niż dodać mi punkty. Ej, a daj mi 10 sekund. No dobra, ale bez punktu. No punkt i tak ci zaliczę, bo i tak mnie pewnie wyprzedzisz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, jeszcze jakbyś dał 15, to może i by coś wioszony. Było. O, to dojdzie mi trochę. No dwie ci doszły gdzieś tak. Spokojnie, ja już o... Ciebie już zaraz... Ty możesz już mnie oglądać od tyłu. Tak? No. No co ty zrobiłeś? Ja to opanuję, dojadę zaraz tam. Bo patrz co, ja muszę tutaj w ogóle... Ja już wypadłem z nogi! Czekaj, bo ja próbuję to ustabilizować! Ja też! Kurde, zarobiłoby ci całkowicie! Udało się. Ja widzę, nie chcę puścić gazu, ja chcę to ustabilizować. Dobra, delikatne skręty. Ja już do końca dojeżdżam. Ty, ja całą trasę to driftem pokonuję tą, czaisz? A to ja i tak, mimo że z drogi wypadłem, to 200 już mam. Czyli 9,7, tak? Tak, 215 mam już na końcu. Oj, zapadł się. Ja nie mogę, nie mogę. Ja muszę wjechać, skończyć driftować w ogóle, żeby wjechać na metę, czekaj. Dobra, opanowałem pojazd. Ruszam, zaraz będę, czekaj na mnie na mecie. 85 z takim gratem jadę. No nie. Dobra, zrobimy jeszcze ten challenge. Bo chcę sprawdzić, dawaj Lambo, tepniemy tutaj i zobaczymy, jak daleko wyskoczy. Dobry pomysł? Ale gdzie? O tutaj. Ale gdzie? O tutaj. Ja będę tepał, dobra widzowie, tepam. Chciałem przylecieć na samochodzie, ale niestety przy większej prędkości w końcu mi wypadł. No lot na samochodzie, bardzo dobry pomysł. A wsiadaj kaskaderze do Lambo. I tutaj musisz, zobaczymy jak to w ogóle zadziała. Czy to wyskoczy, czy to nie wyskoczy. Ciekawi mnie bardzo ta... Jakże delikatniutka górka. Tutaj będą też niezłe testy ciągników, widzowie. Gdzieś w kolejnych odcinkach. Jedziesz już? Nie. To ruszaj. Ja już dawno ruszyłem. To ten taki mały punkcik to ty? Kurde, tutaj jestem wysoko naprawdę. 200 mam. Przy wjeździe mam 205. Nie! No powiem ci, że jakby nie patrzeć, to przeskoczyłeś. Dobra widzowie, jak chcecie skoki na takim czymś, to myślę, że jest to do zrealizowania.
A my się już zrobi. Żegnamy. Dzisiejsze garaże kończą się moją porażką. 9, 7 w porachunku ogólnym. Arka!